Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, albo raczej zdravstvujte, towarzysze, mnie na zawod Lipki, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Beholderze. Moi drodzy, co będziemy robili? Szczerze mówiąc, chyba głównie co chciałbym dzisiaj robić, to przede wszystkim instalowanie kamer. Jak widać, tutaj w domu nikogo nie ma, więc otwórzmy go. Tutaj się wprowadza nowy student, oczywiście jak kojarzycie z poprzedniego odcinka pod koniec. Naszemu synowi niestety nie udało się pomóc. Nie trzeba go, będą musieli go po prostu wyrzucić z uniwerku, zresztą jak widać wraca on. No, ale ciężko jest zdobyć i dla niego 15 tysięcy i 20 nagle na córkę, tak? Jakby to jest, moim zdaniem to jest w ogóle niemożliwe. To zacznijmy, zresztą jak widać mamy 28 godzin, nadal jeszcze nic nie ogarnęliśmy w tej kwestii. O, proszę bardzo, handle. Są od są to Aloyzego. Czyli już wiemy, że lubuje się on w jakiejś tam siłowni drobnej. Tutaj oczywiście nic nowego nie ma. Znaczy w drobnej siłowni, po prostu lubi czasem... O kurczę, tam nakrzyczała naszą żonę, proszę bardzo. Różne metalowe części. Lubuje się on w jakichś tam mniejszych, większych, prawda, ćwiczonkach. Widziałem, że to jest aberracja chromatyczna włączona. O, proszę bardzo, truskawkowe mydło. Ale chyba go nie ukradnę. To jest znowu do kawy ta rzecz. Luneta, o, proszę bardzo. Profesjonalna luneta. Cudnie. Ale jeszcze można sprawdzić tutaj telewizor. Jakby to wszystko są rzeczy do profilowania, niestety nie są to dowody, prawda? A szkoda, by się przydało. I co? Podłożę to. I użyję tego przeciwko klarze. Dobrze mówię, chyba klarze. Tak się ona nazywała. To nie mamy kamery. Czy mogę kupić kamerę? Mogę kupić jedną kamerę. Więc chciałbym ją zainstalować tutaj. I tak też zróbmy. Czy teraz wybiła północ? Nie, wybiła szósta. Proszę bardzo, przyszedł pan, który ma normalnie cukierki. Więc może polećmy do niego. Szybko. Halo, a... Może jeszcze z nim dam radę pogadać? Zdążę? Czy nie zdążę? Moje uszanowanie, handel. O, proszę bardzo, zdążyłem. Czy masz cukierki, panie kolego? Niech cię szlak trafi. Nie masz niestety, dobra. Są jakieś nowe dyrektywy? Zabranie się przechowywanie żarówek, okej? Więc można już wyrzucić teoretycznie Klarę, tak? Najgorzej mnie wkurza to, że nie mam cały czas cukierków. No i nasza córka, tak? Cały czas jest z nią coraz gorzej, a my nie mamy kasy. Dobra. Miły się telefon, no ale kurczę, też nie mamy teraz nic nowego od ministerstwa, tak jak musimy czekać, aż oni nam powiedzą. Aż oni nas zadzwonią, przepraszam. Bo jakby przyjęliśmy nowego studenta, ale to jest wszystko. Dobra, składamy raport, nie, sprofilujemy najpierw oczywiście. Otrzyma nową wiadomość, okej, to jest ważne. Marek Ranek, Rosa Ranek, nie, Klara, Jacqui. Ona mieszka pod czwórką, to jest oczywiście kobieta, współlokatorzy to jest Alojzy Szpak, zawód nie pracuje. I to jest ona. I można właśnie dodać to. Proszę bardzo, i napiszemy raport na panią Klarę. Oczywiście znowu czwóreczka. Naruszyła dyrektywę numer... szukanie tego teraz. 6046 z dnia 6 września. I dowody to jest ta płytka. Wyślij. Dziękuję. Może też sprofilować jeszcze pana Alojzego Szpaka przy okazji. Tak, oczywiście bardzo, bardzo nas interesuje to wszystko. Jak widzicie, mamy trzy nowe rzeczy na temat jego współlokatorzy. To jest aktualnie Klara Jacqui. Już niedługo nie będzie jej. Lekarz, no i oczywiście to wszystko tutaj dajemy, żeby zdobyć więcej hajsu. A nie mogę tego wysłać w ogóle. A, bo nie dałem lokalu, bo on pod czwórką mieszka oczywiście. No i wysyłamy, dziękuję. Dostaliśmy nagrodę, no i jest nasza żona. Pewnie chce z nami pogadać o synu, tak? O co chodzi? Zakupy do domu. Karl, kup radio do domu, w końcu jesteś zarządcą budynku, prawda? Wszystkiego musisz się dowiadywać przez telefon. Dobra, na razie nie mamy tej limitu czasowego, więc z tym można ogarnąć. O, proszę bardzo, jest jakiś George Danton. Przedstaw się. Dzień dobry, Karl. Kim pan jest? Nowym lokatorem? Znam wszystkich mieszkańców tego budynku, ale pana widzę po raz pierwszy. Nie znamy się, ale mam nadzieję, że z czasem staniemy się przyjaciółmi. Nazywam się George Danton. Czym mogę pomóc? Wiele o tobie słyszałem, Karl. To już mi tak bardzo fajnie. Myślę, że jesteś porządnym człowiekiem, godnym zaufania, dlatego zwracam się do ciebie z prośbą o prostą, ale bardzo ważną przysługę. Co miałbym zrobić? W twoim budynku mieszka pewien młody człowiek, Volvo Bruki. Czy mógłbyś przekazać mu tę paczkę? Dlaczego sam pan tego nie zrobi? Uwierz mi, mam swoje powody, poznasz je, gdy już spełnisz moją prośbę. Jest tylko jeden warunek, nie otwieraj paczki. Próbuje mnie pan wciągnąć w coś nielegalnego? Nie boi się pan, że doniosę o wszystkim do centrali? Strach dzieli ludzi, zapewniam cię, że naszym celem jest coś zupełnie przeciwnego.
Jedyne, co powinieneś teraz wiedzieć, to to, że za pomoc dobrze ci zapłacimy. Bardzo dobrze, zgadzasz się? Wezmę paczkę i zaniosę ją do swojego biura. Proszę dać mi tę paczkę, zaniosę ją gdzie trzeba. Dziękuję, Karol, wdzięczymy się. Oczywiście tutaj jakby podchodzę do tego, że będziemy robić wszystko dla państwa, co się bardzo dla nas skończy, tak? Zwycięzcą tegorocznego państwowej loterii robotniczej... Przepraszam, zwycięzcą tegorocznej państwowej loterii robotniczej jest Leo Gwizdek. 20 lat wiernie służył swojej ojczyźnie, nie łamiąc ani jednego zakazu. To prawdziwa duma naszego narodu. W tym roku nagroda wynosi 100 tysięcy dolarów. Pamiętajcie, w loterii może wziąć udział każdy obywatel, którego staż pracy przekroczył 15 lat. Oczywiście kończy się to pewnie tak, że jest wysyłany albo zabijany, albo wysyłany do kopalni innej czy coś. Ciężko powiedzieć. To oczywiście ten się boi, że policja, a oni przeszukują i szukają dla tej babki tego. O właśnie, patrz, czekoladowe cukierki, znalazłem. Haha, proszę bardzo, a gdzie jest Klara? Śpi? Nie, tu jest Klara. Znaczy Maria, przepraszam, to jest Maria. Rozmawiam o zdrowiu. Zadaj okulary, najpierw okulary. Daj cukierki. Cukier dla ciebie, kochanie. Widziałam, jak Patryk wziął okulary, leżały pod stołem w kuchni. Przetarł rękawem, przymierzył, a potem schował do kieszeni. Rozumiem, Patryk. Nie oskarżysz na niego, prawda, tatusiu? Dobra. Szybko. Pobawisz się ze mną? Nie teraz na to, pogadajmy o zdrowiu. Jak się czujesz, kochanie? Nie za dobrze, tatusiu, boli mnie w piersiach, mocno. Jakbym miała w płucach słoneczko, świetnie, prawda? Tak, kochanie. Mama ciągle płacze, powiedz, żeby już nie płakała. To będzie ciężkie, to będzie bardzo ciężkie, no ale nie możemy nic z tym nic zrobić, tak? Tak, tato? Zapytaj okulary przede wszystkim. Co zrobiłeś z okularami pana Ranka, Patryku? Nic z nimi nie zrobiłem. Wiem, że znalazłeś je pod stołem w kuchni. Natychmiast je oddaj. Zanim zadzwoni na policję i oskarży nas o kradzież. Dobrze już, dobrze, proszę. Nosiłem je na uczelni, żeby wyglądać na starszego i mądrzejszego. Nie wiedziałem, że zrobi z tego taką aferę. I tak miałem je oddać, daję słowo. Próbujesz wciągać wyglądać na starszego czy mądrzejszego. Głową rusz zamiast okulary nosić. Idź mi stąd. Jeszcze pogadajmy, co się stało. Tato, zawiesili mi na uczelni i wysłali do pracy w kopalni. W kopalni! Nie chcę być górnikiem, tato. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Pomyśl tylko, przez rok zarobisz dość pieniędzy, żeby zapłacić na całą swoją edukację. Nie myślałem tak o tym, ale trzeba jeszcze przeżyć ten rok. Choć jesteś młody, to jesteś już mężczyzną, więc przestań się mańskalić, bądź silny. Dobrze, tato, dam ci wszystko. Okej, zobaczmy też tą paczkę od razu. Bo tam na razie chyba ten gość będzie spał albo coś. Tutaj pacyfikują, jak widać, skopali ładnie, pięknie. Kitel, odzież ochrona pracownika służby zdrowia, pistolet, haha. No bo mamy już na niego donos i hełm górniczy. No to, moi drodzy, mamy nowego lokatora, którego od razu przekreślamy. Dziękuję, żegnam. Tak, nie sprofilujemy, tylko napiszemy raport od razu. On się nazywa Volvo Brukicz. On mieszka pod dwójką w tym momencie, jest sam i złamał dyrektywę numer 6050 z dnia 9 września 84. Przyciągamy zaraz dowody na niego. O, to nie na niego były te dowody? Kilka, co to się stało się? Czekaj, czy ja coś pomyliłem? No to na niego jak nic było przecież. To na Patryka. O kurcze. Dobra, nie tak. Ale mogę to wziąć w sumie, teoretycznie. A bo to jest w naszym mieszkaniu, to dlatego. Może na Patryka. Ej kurcze, to jest głupie. Jakby ja to zabiorę ze sobą na pewno. Te kitle też mogę wziąć. Te rzeczy. A teraz zobaczmy, kto do nas dzwoni. Odbierz telefon, odbierz prywatną rozmowę. Halo, tu Karnstein. Z kim rozmawiam? Z pewnością słyszał pan o państwowej loterii robotniczej, prawda? Jej zwycięzca, Leo Gwizdek, szuka mieszkania. Chcemy, żeby udzielił pan temu szczęściarzowi schronienia. Dlaczego tak wam na tym zależy? Kim jesteście? Jesteśmy życzliwymi ludźmi. Pan Gwizdek wkrótce będzie musiał zmierzyć się z 1000 pokust. Za każdym rogiem szaić się będą na niego bandyci i oszuści. Chcę mu pomóc. Jeśli się wprowadzi do pana budynku, musi go pan przekonać, aby zainwestował wygraną w naszą firmę. Nasza firma Rogi i Kopyta zajmuje się rozwojem technik, reprodukcji i chowu zwierząt budowlanych. Przepraszam. Hodowlanych. Nie wiem, dlaczego budowlanych pomyślałem. Pewnie przez to wszystko, całą kwestię górnictwa i tak dalej. Pomagamy rolnikom zagospodarować każdą część ubitego zwierzęcia. Nic się nie marnuje.
Wysyłamy mięso do sklepów, skóry do szewców, a z reszty robimy naszą firmową galaretę. Galaretę? Nie lubi pan galarety? Jakby to powiedzieć... Ostrzegam pana, każdego, kto stanie na naszej drodze, przerabiamy na galaretę. Nasza galareta stanie się wkrótce daniem narodowym. Pana zadaniem jest przekonanie Gleogwiska, że przyszłość należy do naszej galarety. Gwizdek? Tak, nie wiem, kto wymyśla takie nazwiska. To jakieś niepoważne. Proszę wykonać go do inwestycji wygranej w Rogi Kopyta. Jeśli się to panu uda, otrzyma pan pokaźną część tej sumy. Chcę trochę późno, bo nasza córka w tym czasie zdąży zginąć, cholera jasna. No ale cóż, z tym nic niestety nie zrobimy. Spróbujmy pogadać z tym chłopakiem. Zapukajmy do niego, bo on ma dla nas jakąś misję, tak? On zaraz pewnie pojedzie na uczelnię. O właśnie, chodź ty, panie Volvo. O co chodzi? Otrzymał pan paczkę przeznaczoną dla mnie, gdzie ona jest? Niestety nie ma jej. Jak to pan jej nie ma? Niech mi ją pan natychmiast odda, albo pan pożałuje. Myśli pan, że robienie sobie żartów z naszej organizacji nie skończy się dla pana uszczerbkiem na zdrowiu? Grozi mi pan? Oczywiście, że grożę. Panu i pana rodzinie. Wykręć się w sumie. Paczka była pusta. Pańska głowa jest pusta. Niech pan mnie nie denerwuje. Dlaczego mi pan to robi? Jest pan taki sam jak reszta. Przeklęty gryzipiórek. Ojciec mnie zabije, jak się dowie, że wyrzucili mnie z uczelni. Nie mam już nic do stracenia. Nienawidzę kłamców. Skoro oni nie umrą, to zginiesz ty, szczurze. Cholera, on ma nóż. Czy mogę go zabić? Cholera jasna. Rachunek. Lekarna Steina. O. Trzeba zapłacić 2000 za czesne. Oczywiście nas na to nie stać. I teraz nas też nie stać nawet na życie. Kappa. Chciało mi się pytać, o co chodzi. W dniu pogrzebu Karla padał deszcz. Wszystko oczywiście znamy. Ziemia, cmentarz spowiła mgła. Nikomu z rodziny Karla Steina nie było dane dożyć końca tego roku. Tak, to już znamy, więc będziemy musieli, moi drodzy, to szybko nadrobić. Pewnie nie będzie dużo nadrabiania, bo ogólnie tam dużo się nie stało w międzyczasie, przynajmniej tak jak dobrze pamiętam. A chcę temu chłopakowi teraz poczuć ten pistolet i się go pozbyć. Jakby on jest dla nas zagrożeniem. Dobrze, można kontynuować, nie ma czegoś takiego, że jedno coś to jest śmierć od razu, tak? No halo, już? Szybciej. Mogłoby się to ładować. O, dziękuję. Gdzie jestem? W którym momencie? No widzicie, jestem praktycznie w tym samym momencie. Ktoś coś od nas chce. O, nasza akurat żona. Dobra, to pójdziemy do niej przy okazji. Pogadamy z nią. I naszego dziecka nie uratujemy. O co chodzi? Jak mogę ci pomóc? Czego potrzebujesz, Anno? Potrzebuję 700 dolarów na opłacenie rachunków. Dajmy jej to. Proszę. Dziękuję, Karl, jesteś wspaniały. Niestety musimy... Jakby rachunki, opłacenie rachunków moim zdaniem będzie jedną z najważniejszych rzeczy, którą tutaj będziemy robili. Dobra. Wejdźmy sobie teraz do jego mieszkania, bo oczywiście już go tam nie ma. Można kupić nową kamerę przy okazji trzeciego stopnia. I można ją gdzieś tutaj zainstalować. Ogólnie myślę, że poinstalujemy trochę tych kamer. Poproszę, jak otworzyliśmy już je, to... Dobra, opłacamy to oczywiście. Jak już otworzymy raz drzwi, to możemy już się przez nie dostać, tak sobie. Opublikowaną dyrektywę, co to jest? O właśnie, niebieskie krawaty. Mówiłem, że kiedyś chyba będą nielegalne. Miałem rację. Dobra, zobaczmy, czy ten chłopak w ogóle coś ma nielegalnego. Może jeszcze damy radę coś się o nim dowiedzieć, wiecie, wyprofilować go po prostu. Handle, oczywiście, to już wiemy, nowa rzecz. Tygiel i piłka. Gdzie on jeszcze? On jest na dole? Nie ma go tutaj. On pojechał chyba. Nie, on wraca. O, cholera, on wraca. Dobra, tylko czy on idzie teraz do domu? Znaczy do domu, na zewnątrz idzie, okej. Okay. To w takim razie... A, no właśnie. Widzicie, jak jest pomieszczenie na... Jakby całe oświetlone, to znaczy, że możemy tam wejść. Jeśli nie, to znaczy, że nie możemy tam wejść. Jeśli właśnie widzimy na przykład tylko właśnie nasze kamery, albo raczej ich jakby zasięg widoczności. Właśnie, musimy przynieść nowego lokatora. To zaraz też zrobimy, od razu. Mieszkanie numer 5 to Gwizdek, to Tokarz, wiek 35, potem sobie o nim przeczytałem więcej pewnie. Room, rozbita butelka, czyli wiemy, że ten gość może być niebezpieczny. Zobaczmy, jeszcze w telewizorze czegoś nie ma. Jakby oni wszyscy jadą do pracy, więc to nas też nie boli. Ten gość w ogóle nie jeździ do pracy, co jest troszkę smutne niestety. Jest prawdziwym brudasem. Nie sprawia kłopotów. Co, jak to nie sprawia kłopotów? Co? Nie sprawia kłopotów, what? A dobra, to już sprawdziliśmy. Ja coś tam podrzucimy, nie wiem, pod łóżko czy coś i wiecie, i zrobimy sobie z niego, tak jak mówię,
kozła ofiarnego, no ale nie chcę, żeby mnie zadźgał, cholera jasna, no. Ługi strzały. Często używany, paczka cukierków. Nie wiem, czy będą nam potrzebne. Zostaną nam 2 godziny życia naszego i naszej córki, no niestety. Cieszmy się, póki żyje, tak? Cieszmy się, póki żyje, no. Co ja mogę powiedzieć? Niewiele, niestety. Właśnie nasz syn też, w ogóle mógłby sobie opłacić te rachunki, tak naprawdę, jak teraz pracuje, tak? Mógłby sobie opłacić te czesne, a nie my musimy je robić. My musimy je opłacić za niego. Tak szczerze. Właśnie, kurczę, miałem podrzucić broń. Zapomniałem w końcu. Dobra, szybko. Tutaj wraca. Czy mam broń, okej. Odłóż. Dobra, i Peg, już mamy informację o nim. Dziękuję. Jest to nowa kobieta też. Pogadajmy może z nią. Może coś nam więcej powie. Z tym chłopakiem oczywiście nie gadamy, tak jak mówiłem. Poprzednie miejsce zamieszkania to nas też nie interesuje. Widzicie, nasza córka jest smutna. No co ja mogłem zrobić? Nawet ja przez całą grę tyle nie zrobiłem, żeby móc jakby... Cholera jasna. Przez całą grę nie mogłem zarobić wystarczająco, żeby ją uratować. Co mogę to napisać? Napisać raport na Volvo Brukicza. Dwójka. Nie, chwila, najpierw trzeba go sprofilować przede wszystkim. Nie fajnie. Naprawdę nie fajnie. Dobra, przynajmniej będzie kasy z niego. Czy wiem, że jestem chorym czybykiem. Marta umarła. Marta umarła. Czy to wszystko? Co mogę zrobić? Czy ja po prostu muszę uratować za wszelką cenę swoją rodzinę, co? Czy jakby będę mógł kontynuować grę? Mogę kontynuować grę, okej. Okay. Czy mogę coś zrobić więcej? Nie mam żadnego pojęcia. Pewnie jakbym wcześniej robił wszystkie rzeczy szybciej, to bym aż tak bardzo nie stracił, ale... Nie dało rady po prostu, tak? Nie dało po prostu rady. On naruszył dyrektywę 6050 z dnia 9. Oni tam rozmawiają, że się chcą poddać, tak? Nasza żona i syn. Jest sobie takie życie. No i mamy leogwiska. No w ogóle wygląda jak ksiądz troszkę, a nie jak tokarz. A, bo to mają być takie paski takiego, jak się nazywa. Od takich spodenek śmiesznych. No mniejsza. Tak, że przynajmniej zakładam, ale to wygląda trochę jak Alba chyba bodajże u księży jest. Ja przedstawmy się. Mam na imię Karl, jestem zarządcą tego budynku. Proszę przyjąć moje szczere podziękowanie za przyjęcie mnie pod swój dach. Nazywam się Leo Gwizdek, spędzę tu kilka dni, podczas których będę załatwiał ważne sprawy. Co pana sprowadza do Helmer? Po raz pierwszy w moim długim, niełatwym życiu dopisało mi szczęście. Wygrałem w loterii robotniczej i przyjechałem na uroczystość przekazania nagrody. Rozmawiam o loterii. Na co zamierza pana wydać pieniądze z wygranej? To trudne pytanie, Niedawno spłonął dom mojej siostry, razem ze swoją rodziną mieszka blisko linii frontu. Chcę im pomóc i sprowadzić ich tutaj. Sam nie mam rodziny. Moja rodzina to koledzy z pracy. Baszcie, ale strasznie mi przeszkadzają włosy i powoli ta uszanka, no ale cóż. Kupię sobie nowe buty robocze i skrzynkę na narzędzia. Nakupię też prezentów dla siostrzeńców i siostrzenic. Znalazłem sklep, w którym można kupić miodowe kołóciki i żurawiny z cukrem. Świetny pomysł, też uwielbiam żurawinę, tylko niech pan pamięta, że można kupić jedynie 2 opakowania naraz. 2 opakowania? To nic, przejdę się kilka razy. Tyle tam teraz barek z węglem. Piękny widok. Czyż nie tak właśnie wygląda szczęście? Gość widać lubi pracować, tak? Lubi jakby to państwo i to jak się to wszystko odbywa. Zapytaj czego chce. Potrzebuje pan czegoś? Potrzebuję pana pomocy. Jutro muszę pójść do administracji, uroczyście wręczą mi tam nagrodę. Jestem prostym człowiekiem pracującym w fabryce, nigdy nie posiadałem garnituru. Kupiłem wczoraj elegancki garnitur w sklepie z akcesoriami pogrzebowymi, ale nie mieli tam krawatów. W sklepie wielobranżowym też ich nie było. Czy pomoże mi pan znaleźć krawat? Obojętnie jak, nie mam już sił na chodzenie po sklepach. Spróbuję coś wymyślić. Bardzo mi pan pomoże, zapłacę panu za fatygę. Okej, okay. I zapytam jeszcze też o miasto. Co pan myśli o naszym mieście? Bardzo mi się podoba, tyle w nim fabryk. Można chyba powiedzieć, że Helmer to miasto kominów. Zwiedzając dzisiaj fabrykę elektronarzędzi, można się u was wiele nauczyć. Naprawdę uważa pan, że taka liczba fabrycznych kominów to coś dobrego? Oczywiście, skoro leci z nich dym, to znaczy, że fabryki działają, a działając fabryki, to pracujący ludzie bogaty kraj i poprawia życia. Oczywiście, efekt cieplarniany też gwarantowany. Pirym. Dobrze, a pogadajmy z nim o krawacie, bo chyba mamy krawat, nielegalny, ale dobra, dajmy mu to. Na pewno jest to panu obojętnie, jaki to będzie krawat, wystarczy, że będzie czysty. Czy ja naprawdę nie wziąłem go?
No kurczę. Okej, brało mi się, że go wziąłem wcześniej. Najmniejsze o to. Zabijam oczywiście tego chłopaka, to będzie już zaraz po nim. No i nasza żona chce coś nam powiedzieć. Oczywiście nie mamy jeszcze radia, nie kupiliśmy go, nie daliśmy rady po prostu. O co chodzi? Odnowia śmierci Marty, o cholera jasna. Nie zdołaliśmy jej ocalić, jak mamy teraz żyć? Tak się boję, Karl, jestem taka samotna. Jak mogę ci pomóc? Oddaj mi Martę, tylko ona i Patryk mogą przywrócić nam radość życia. Chcę, żeby było tak jak wcześniej. Znowu chcę być matką dwójki dzieci. Klocki na podłodze, nie jestem w stanie sprzątnąć jej zabawek, po prostu nie mogę. Okej. Jak mogę ci pomóc? Czego potrzebujesz, Anno? Potrzebuję 500 dolarów na zakupy. Proszę. Dziękuję, Karl, pójdę zrobić zakupy na rynku. Cudownie, dobra, tam go przeszukują, zaraz będzie po nim. Zobaczmy, czy mogę gdzieś zajrzeć na przykład. Ale czy wszyscy przypadkiem nie śpią? Nie, może są w pracy. Tamtej, tutaj ten gość mieszka, tutaj mieszka ta dwójka, ta rodzina, jak dobrze pamiętam. Fuck. A przecież nie widziałem jej tutaj przez to. Dobra, trudno, skorzystam z autorytetu, bo chyba 500 autorytetu kosztuje to wszystko. Co pan tu robi? Przeprosi, wyjdź. Przepraszam, już znikam. Niech się pan stąd wynosi. Dobra, trudno, bywa. Cholera, byłem pewien, że jej tam nie ma. W sensie nie widziałem ich tam zupełnie. Kurde bele. Ale to spieprzyłem. No nic, dobra, poszukajmy krawat... jakiegoś krawatu u nas. Krawatu, krawata, nie wiem jak się to odmienia zawsze. Chyba krawata. Może krawat... No nie, nieważne. Lipki już o tym nie powinien myśleć. Znowu mamy noc i czy mamy w ogóle coś fajnego do powiedzenia? Chyba niespecjalnie. Chyba naprawdę niespecjalnie. Poszukajmy rzeczywiście, czy może gdzieś to jest jakiś krawat. Już widelec. O proszę bardzo, mamy nową informację tutaj. Ktoś nas dzwoni. Zakładam, że to może być nie ministerstwo, a znowu ci, wiecie, ten gość, co nam dał przesyłkę. Odbierz telefon. Prywatna rozmowa. Dobry wieczór, Karl, tu George Danton. Skąd ma pan mój numer? Nasza organizacja ma przyjaciół w wielu miejscach. Nie chcę słyszeć ani słowa więcej, póki nie dowiem się, o jakiej organizacji mowa. Mam rodzinę, muszę wiedzieć, co próbujecie mi wciągnąć. Próbujemy sprawić, aby świat stał się lepszym miejscem. Niestety, z naszym obecnym rządem to niemożliwe. A jak sam wiesz, nasz rząd nie zamierza podać się do dymisji. Jak nazywa się wasza organizacja? Związek Zarozumiałych Rewolucjonistów? Nowe jutro. Skąd ten sarkazm, Karl? Przecież możemy zostać przyjaciółmi. Możesz zarobić u nas pieniądze, których tak desperacko potrzebujesz dla swojej rodziny. No chyba trochę późno. A co jeśli odrzucę tę propozycję i powiadomię o wszystkich moje szefostwo? Obawiam się, że twoja domowa może poskutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami dla ciebie i dla mnie. Powtarzam, mamy przyjaciół wszędzie. Wiedziałem, że ta gadka o lepszym jutrze ma jakieś drugie dno. Nie da się zrobić jajecznicy bez rozbijania jaj. Masz dzieci, więc wiesz, czym jest poświęcenie się dla dobra przyszłych pokoleń. Nie, już jednego dziecka nie mam. Kurczę, widzę, że w ogóle też mam troszkę za głośny mikrofon, będę musiał to potem ogarnąć. Tylko, że wy chcecie poświęcić kogoś innego, na przykład mnie. Niekoniecznie, od ciebie wymagamy tylko zgody i gotowości do pomocy naszemu ruchowi. Widzę, że tak naprawdę nie mam żadnego wyboru. Czego ode mnie chcecie? Znajdź w swoim wspaniałym budynku mieszkanie dla naszego wiernego towarzysza. Nazywa się Anton Grubitz. Zatrzyma się u ciebie na mniej więcej tydzień. Zapytaj o nagrodę. Powiedzmy, że się zgodzę. Ile mi zapłacicie? 3000. I to będzie zaledwie początek naszej współpracy. Zapytaj o Grubica. Kim on jest? Anton jest bardzo ważny dla naszej organizacji. To specjalista od druku. Przygotuje ulotki krytykujące obecny rząd. Będziemy ci bardzo wdzięczni, jeśli go ukryjesz. Niedługo planujemy organizację strajków w fabryce i potrzebujemy tych ulotek. Bez nich strajk się nie powiedzie. Rozmawiaj o kraju. Skoro nie zamierzacie zmuszać mnie do pomocy ruchowi rewolucjonistycznemu, czy rewolucyjnemu, wybaczcie, to powiedz, jakie jest wasze spojrzenie na nasz kraj, żebym wiedział, w co się pakuje. A co tu opowiadać? Przecież znasz to wszystko z własnego doświadczenia. Totalna kontrola nad obywatelami, niedorzeczne zakazy, brak wolności słowa i co w zamian? Kartki na odzież, żywność, mydło? Nocami ludzie drżą, słysząc nawet najmniejszy szelest, boją się, że ktoś przyjdzie i ich aresztuje. A donosy pisane przez członków rodziny na swoich najbliższych? Według ciebie to normalne? A twoja praca, Karl? W jakim normalnym społeczeństwie uznano by ją za coś dopuszczalnego? Wykonuję pracę, którą mi przydzielono, nie mam innego wyboru. Zawsze jest jakiś wybór. Wybór. Pomóż nam, Karl. Nasze dzieci będą żyły w kraju, w którym nie trafią do więzienia za poglądy.
Okej. Wygląda na to, że nie mam wyboru. Anton Grubic, zobaczę, co da się zrobić. Świetnie, bądź ostrożny. A, przyjmijmy go od razu. O, pogrzebowe. Trzeba 1000 za pogrzeb Marty zapłacić. No trudno, zapłacimy to jakby, nie mam innej opcji. Dwójkę wyremontujemy i do szóstki poleci Andrzej Rotar. Potrzebuję mieszkania na okres, jaki pozostał do wiosennego poboru. Okej, okay, może być. Może to Zauer jest jeszcze. Rowena Petrak. Jest Anton Grubic. Znalazłem Antona Grubica, tutaj wrzućmy. Rzeczywiście. Oho, i mamy telefon. Od prywatnego rozmówcy. Dziękuję, Karl. Wyślę pieniądze na twoje konto. Pomóż proszę towarzyszowi Grubicowi. Jego praca jest bardzo ważna. Pomagaj mu, ale również go szpieguj. Rozumiesz, o czym mówię? Tak, rozumiem. Nigdy w ciebie nie wątpiłem. Zadzwonię za kilka dni, żeby zapytać, jak ci idzie. Ci tam rozmawiają ogółem. Ci tutaj rozmawiają o muzyce znowu. Z drugiej strony... Kurczę, ja wyremontowałem dwójkę, a miałem sprawdzić, czy kurczę coś tutaj jest w tych fajnych papierach. No nic. Natomiast z drugiej strony, kurde bele, nie mam kamer za bardzo. Zostaje mi chyba tylko teraz te dwie trójki. Tak, ogółem z kamerami jest mały problem, jak widać. Mamy je niby tutaj już na dole, mamy te je w tym mieszkaniu też w miarę. Ale nie mamy ich w ogóle u góry, tak? Zobaczmy, a tutaj będzie przecież nowy lokator, tak? Nie, przepraszam. Tak, to jest ten nowy lokator. Okej. Nie wiem, mu akurat dawałem dwójkę, mogłem mu dać coś innego. A, to jest ten, Leo. Ben Hacker. Właśnie, ja potrzebuję krawat cały czas. Niedobrze. Zresztą, kurczę, nie ma jakby czasu na to. Właśnie, i Marta. Proszę Marty. A nie, przepraszam, przecież ja to zebrałem od niego już. Kurde bele. To co ja głupi jestem? Zapomniałem przecież, że ja te okulary odebrałem od Patryka, tak? Ostatecznie. O, jasny gwint, no. Głupi ja. O, jest ten gość, teraz będzie się tutaj w luku przez 3 godziny. Może pogadam z tym gościem jeszcze na dole. Właśnie, nowa dyrektywa. Zabrania się posiadanie czytania książek. O, ciekawe. A może się przydać? Przedstaw się. Mam na imię Karli, jestem zarządcą budynku. No, tamtą grubicę mi opoznać. Dowiedziałem się od naszych wspólnych przyjaciół, że jest pan jednym z najlepszych specjalistów od druku w okolicy. Chyba mnie pan z kimś pomylił. Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli wspólnych znajomych. Oczywiście, konspiracje i w ogóle. Nie chciałem pana niepokoić. Nie wiem, o czym pan mówi. Proszę bardzo, nasza żona czyta książkę. Wie, co to będzie oznaczało, prawda? Wie, co to będzie oznaczało. Dobra, pogadajmy z tym gościem. Z Markiem Rankiem. Czego pan potrzebuje od pracownika archiwum? Oczywiście, porozmawiam o okularach. Znalazł pan moje okulary? Znalazłem, proszę. Zabrał je mój syn. Nie, leżały pod stołem w kuchni. Kłamie pan, razem z żoną przeszukaliśmy każdy kąt. Straszny tu bajzer. Szkoda, że pańska żona nie jest dokładna przy sprzątaniu. Oskarży się na warunki sanitarne panujące w domu i straci pan pracę. Jeszcze szkła utytłane. Co za ludzie, co za czasy. Nie naprawdę nie chcę nadręczyć mojego głosu, więc zobaczcie, jeśli ten głos będzie dziwny po prostu, tak? Dobra, ten gość wyszedł, on jest z podwójki, tak? Jak już pamiętam. Więc zaraz się tutaj dostaniemy. Szybciutko, pyk, pyk. Francja, elegancja, rogi, kopyta i dobranocki mamy tutaj cały czas. Czyli radio... Radio... Krawat i coś jeszcze tam było. To jest ulotka, to nas nie interesuje. Radio... Tutaj akurat no to jest kwestia przekonania go, tak? Francja, elegancja, no to jest krawat, tak? Załatwienie krawatu. Też krawata, nie wiem jak się odmienia w końcu. I podejrzany, co to jest? Siedzie na grubica, okej. Okay. To zobaczymy jak to będzie. I za parę dni mamy zdać ogółem raport z tego, co robi grubic. Tylko, że akurat najpierw musiałbym się do niego dostać do mieszkania, tak? Czy to jest właśnie jego mieszkanie? Chwila. W którym on mieszka? Grubic. On mieszka w dwójce. A to tutaj jest w sumie. Okej, okay, czy ja tutaj mam wszystkie kamery? Tak, wszystkie kamery. Chyba to jest dwójka, ale to wiecie co, już zostawię do dwójce. Jak jest dwójka, to niech będzie dwójka. Zauważcie, że ministerstwo do nas w ogóle już nie dzwoni, nie? Urzędnik państwowy, o, proszę bardzo. Zestaw tenisowy. Ryba, zakazany przedmiot. Proszę bardzo, można go eksmitować szybciutko, ewentualnie. Jak będę chciał. Nie wiem, czy ale nie zrobię, wiecie, zawsze to jest... Jakby tak jak mówię, ja to robię jak najwięcej dla państwa, tak, teoretycznie. Wiecie, jestem totalnie, absolutnie... Absolutnie oddany teoretycznie państwu. Tak, jestem chorym, po prostu pojebem. Przepraszam, słownictwo, ale no wiecie, chodzi o to, że po prostu jestem totalnym konfidentem. W tym moim przebiegu będę totalnym konfidentem. I ja już mogę zgłosić moją żonę.
przy okazji, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, mogę panią Annę Stein zgłosić za posiadanie nie pistoletu, a za czytanie książek. Ona mieszka oczywiście w suterenie. Ja wiem, jak będzie mi ból dupy, jaki by będzie mi ból dupy do mnie o to. Ale ja to będę robił. Ja tak będę podchodził do tego. No i nasza Anna Stein, oczywiście czyta książki, wysyłamy raport na jej temat. No i można sprofilować od razu do tego Grubica. Grubic mieszka pod dwójką w tym momencie. A to jest profil, chwila, ja nie chcę profil, ja chcę go... Tak? Czekajcie, czy... Nie, profil, dobrze robię. Bo muszę do niego się cofnąć teraz. Tutaj jest Grubic. Mężczyzna, on mieszka pod dwójką. Grubic, współlokatorzy sam. Zawód jest technikiem drukarskim. Sprzedajemy jego dane osobowe, wyślij. To trochę wygląda jak prawdziwe życie. Czyli sprzedawanie danych osobowych. Proszę bardzo, jak nam żonę spacyfikowali. A nasz syn w ogóle sobie jej się tymi przejmuje. Cudownie. To się źle skończy, wiecie o tym, że to się źle skończy, prawda? To się bardzo źle skończy dla nas. A ja się nie jestem ciekaw, czy ta pani jest tam w ogóle w środku, bo totalnie u niej nie mam żadnej kamery, a przydałoby się może ją wrzucić. Jestem w środku, co najgorsze. No i Anna, jak widać, sama idzie już się podporządkować. Policjant pewnie przeszukuje? Nie, nie, gdzieś ten... A, wyszedł za nią, okej. Bardzo mieć sens, tak? Ogółem. Przyjęto Grubica, Anna aresztowana, 250 dostaliśmy. Tak jak mówię, to jest... To co robię, to jest chory, absolutnie chory run. Jeśli ktoś będzie chciał drugą serię, drugi sezon z tego, jak najbardziej jestem za, tym bardziej, że będziemy już wiedzieli troszkę więcej. Może wtedy się sprzeciwimy rządowi, ale wiecie, że ja lubię grać niestandardowo. Ja lubię grać tak, jak nie gra wiele osób często, jeśli chodzi o takie wybory moralne. Lubię po prostu, wiecie, robić coś takiego, że jestem na przykład totalnie oddany, tak, jednej stronie. I to jest chore. Ale z drugiej strony mnie to zupełnie przeszkadza, nie? Dzień dobry. Rozmawiam o aresztowaniu Klary. Klara została aresztowana. Nikomu nie można już ufać w tym przeklętym świecie. I pomyśl, że kupiłem dla nas te bilety na wycieczkę statkiem. Myślę, że przyniosą panu więcej szczęścia niż mnie. Proszę je przyjąć, nie chcę takiej bolesnej pamiątki. Proszę bardzo, mamy bilety na rejs ewentualnie, prawda? Jakbyśmy chcieli. Myślę nad powoli... Co tu się dzieje? Co ona taka... Co ona ma takie pytajniki? Dzień dobry. Okej, okay, no to mnie nie interesuje. Czy tutaj ktoś jest w ogóle w sumie w tym mieszkaniu? Bo oni są chyba teraz w pracy, nie? Nie. O, proszę bardzo, nie może spać. Ona cierpi na bezsenność. A, no widzicie. Teraz już jakaś informacja. O, no nie, no, synek. Synek. Ja widzę te łapki w dół po prostu. Ja widzę te łapki w dół, które będą leciały pod tą serią. Dobra, moi drodzy. Robimy to, moi drodzy. A w ogóle nie możemy sprofilować naszego syna, co jest ciekawe. On oczywiście zamieszkuje suteren, łamie dyrektywę 6053 z 12 września. Zebrałem dowody, czyta książki, wyślij. Nie mam już rodziny. Wydałem całą swoją rodzinę. Ja pierdzielę, jakim jestem okropnym człowiekiem. A czy kogoś to dziwi? Czy kogoś naprawdę dziwi? Ja jestem pewien, że będziecie strasznie oburzeni na to, co robię. Okej, tutaj ktoś w ogóle śpi. W mieszkaniu pewnie też śpi. O, proszę bardzo, ktoś czyta książki. Aha, Marek Ranek. No to panie Marku Ranku. Już pana z nami nie ma. I wywiozą pana też o poranku. Ehe, żartując sobie. Dobrze, oczywiście piszemy raport od razu. To jest mieszkanie numer 3. Marek Ranek. A przepraszam, jeszcze mogę go sprofilować jeszcze zanim to. Marek Ranek. Lokal numer 3, mężczyzna, Roza Ranek, zawód, on jest pracownikiem archiwum, lubi sobie zapalić. No i piszemy teraz na niego raport. Marek Ranek, lokal 3, dyrektywa 6053 z 12 września dokładnie. I mamy też dowody, dziękuję elo. O, niewiele dane? Obywatel objęty ochroną państwową. Prawdę? O kurczę, to dobrze wiedzieć. Nie wiedziałem, że on jest objęty ochroną państwową. O, to jest ciekawe.
Dobra, moi drodzy, ale my się zaraz będziemy żegnali, ponieważ no przyjdzie już na to czas, tak? Jakby ja w tym momencie tak naprawdę nie chcę pukać. Halo, przestań pukać. Otwieraj te drzwi. Gdzie ten gość poszedł? Nie mam pojęcia nawet, gdzie on poszedł w tym momencie. Ale mniejsza o to. Cholerka, dobra, wszedłem. Dążyłem jeszcze. Instalujmy tutaj u niego kamery. On jest tutaj na dole teraz. Okej, okay, widzę go. Jedna kamera. Druga kamera. Moi drodzy, i zaraz będziemy kończyć odcinek, jak poinstaluję kamerę, jak się tutaj zaraz zabiorę za... jak już przeszukam to wszystko, tak, tutaj, bo kto wie, jeszcze może się coś ciekawego znajdzie. Okulary. Tutaj mołotowa, o proszę bardzo. To jest ciekawe, może być niebezpieczny pewnie. Wyskoczy. Przeszukamy tylko to mieszkanie i kończymy gameplay, tak? Ten gość w ogóle gdzieś idzie... O właśnie, nóż bardzo ostry. Szkoda, że już nie mogę tego sprofilować. Gdzie on idzie? On wychodzi, dobra. Znaczy nie, to jest inny gość w ogóle. To gdzie jest ten pan, którego szukam? A tu jest cały czas, tam na dole. Siedzą. Proszę bardzo, zbita butelka też może być niebezpieczny, prawda? Druga rzecz. Wiem, że też bardzo dużo tych kamer niepotrzebnie pewnie kupuję w takie miejsca. I tak dalej, ale szczerze uważam, że są po prostu potrzebne. I co, może jeszcze nie tak zrobimy, może jeszcze przeszukamy jedno mieszkanie, w sensie to naprzeciwko, od Leo. Może jemu zainstalujemy też jakieś kamery, przy okazji. Piłka nożna, proszę bardzo, hantle, cyk. Możemy też chyba wiążę nasze skrzypce też załatwić. Dobra, i to tyle. Już mamy też pana Rotara z profilowanego, będą z niego pieniądze. Nie pukamy, tylko włazimy, ponieważ tam już nikogo nie ma. I tak, czy potrzebny jest mi krawat? Teoretycznie jest, ale czy będę chciał do tego gościa iść teraz? Nam się nie spieszy, tak jakby mamy dowolną ilość czasu w tym momencie. Naprawdę mamy dowolną ilość czasu. W kwestii tego co... O właśnie, widzicie, jak to teraz wrócił. W kwestii robienia tych większości z tych misji, jakby teraz już nie mamy żony, nie mamy syna, nie mamy córki, wszystkich wydaliśmy, jesteśmy skurczybykami, jak jasny gwint, wybaczcie, staram się naprawdę nie przeklinać, mimo wszystko staram się nie przeklinać, chociaż zdarza mi się, tak jak pewnie już zauważyliście do tej pory. Proszę bardzo, piłka nożna, znaczy piłka do piłki nożnej, o, proszę bardzo, tyk, i możemy kupić nową kamerę i myślę, że ją umieścimy w tym miejscu. Ta-da. Czy oni już wrócili? Leo wraca, okej. Okay. Szybciutko jeszcze telefon może sprawdzę. Bo tam już do tego drugiego pokoju nie zdążę niestety wbić. Tygiel do kawy, okej. Okay. Helm górniczy, paszport, sweter. Dobra, nic więcej nam tutaj nie powie. Szybko, uciekamy. Dobra, moi drodzy, ja w tym miejscu się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie w Discorda, albo czego was serdecznie zachęcam. Zostańcie patronami na Patronite, bądź... Czekajcie, powiedziałem już o wbiciu na Discorda. O, proszę bardzo, akurat kupiłem krawat. Wpadnijcie w Discorda albo zostaniecie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka jest do rozwoju kanału. A tymczasem ja się z wami żegnam, do zobaczenia do następnego już za dwa dni i na razie.